Witam serdecznie. Kilka dni mnie nie było, wiecie, to takie różne sprawy w życiu wynikają, że raz wesela, raz pogrzeb, nie było czasu na internety i na tym podobne sprawy. Poza tym ja już prawie miesiąc czasu, wiecie, z tą ręką, więc za bardzo nie pracuję. Miałem dla znajomego robić remont, tam byłoby fajny materiał do ponagrywania wam, znaczy taką wykończeniówkę typową już, no ale też nie wyszło przez ten bark. Jeszcze ponoć z miesiąc będę musiał walczyć z nim, ale już tam ogólnie coś robić mogę, się dłubać. Także pomalutku zaczynamy znowu wracać do takich jakichś robót, jak już macie dom wybudowany. Wiecie, że jest teraz trochę problem z wodą, a ta z nieba woda jest za darmo, tak? Nie zawsze ona jest, ale jak jest, no to jest. Więc też kupiłem sobie taką beczkę. Kupiłem to ją w markecie, zapłaciłem z taką pod stojakiem, jakby ze stojakiem, żeby beczka była trochę wyżej, niecałe 200 zł. To jest 300 litrów beka. Tej rurki w tym zestawie nie było. Te połączenie tutaj z rynną, mam nadzieję, że to widać, albo nie chce mi się tam zbliżenia jakby robić. Może zaraz wam pokażę z ręki już, jak to wygląda, ale ogólnie opłacało się to bardziej beczkę kupić w markecie niż przez internet, bo sąsiad kupował i zapłacił 260 zł za taką beczkę i chyba nie wiem, czy ma też ten jakby stopę od spodu, tak? Tą zwyżkę taką tak zwaną. I tyle, no w komplecie nie było też kranika, tego tutaj. Trzeba było dokupić, ale kranik dokupiłem razem z tą rurą oddzielnie już, ale to znowu już przez internet, bo na internecie znowu tam chyba 20 zł tańsza niż w markecie. No to markety też mają takie, wiecie, jakby swoją politykę sprzedaży. Większe rzeczy sprzedają, powiedzmy, w miarę w rozsądnych cenach, a takie duperele, które potem do tego trzeba dokupić, to zawsze są dużo droższe, nie? Więc tak podzieliłem, trochę w markecie, a trochę w internecie. Się rymno, łymło. I co? No pokażę wam, co do tego jest potrzebne. Jest to dość proste. System podłączenia, ten tutaj, ta rurka jest bardzo archaiczna, ale działa, bo sąsiad ma tutaj i działa to. Oczywiście nie wyszło mi to bez problemów, jak zwykle, ale jest. Tu jeszcze do tego będzie potrzebna jedna rurka. Ja zaraz wezmę aparat na rękę i wam pokażę, o co mniej więcej tutaj chodzi i co tutaj się stało. Tu muszę jeszcze wyciąć kawałek tego czarnego plastiku od tej przykrywy, dziurę jak najwyżej w tym już brązowym zbiorniku i przelewkę zrobić z powrotem do tej rury. Dokładnie. Dobra, teraz jeszcze na szybko tylko jak to tutaj leci. Jak widać, nie mam tu tego czyścika, czy jak się tam nazywa, wyczystki. Jest w planach, ale kiedyś może się ją zrobi. A jak się nie zrobi, to też na razie działa. Ja nie mam tutaj drzew takich liściastych, szczególnie gdzieś blisko, więc mam czyste rynny. Ostatnio sprawdzałem, więc tam jest ok cały czas. I w ubiegłym roku, jak montowałem panele, to widziałem, że jest czysto. Teraz jak robiłem, tutaj domalowywałem dechę, to też jest czysto, więc nie ma tu problemu z tą wyczystką, ale z czasem pewnie ją się zrobi. Tu oczywiście machnąłem babola, jak widzicie. Zrobiłem, najpierw wywierciłem dziurę tu. To będzie trzeba jakoś zakleić po to, żeby tam światło się nie dostawało za bardzo, ze względu na to, że jak będzie dostawało się światło, to woda będzie zielona się robiła wcześniej czy później i glony jakieś tam rosły, więc lepiej to jakoś wkleimy na silikon albo na coś takiego. Jeszcze pomyślimy. Tu jest prosta robota. To też zobaczymy po pierwszym deszczu, jak będzie to już działało. To jak będzie wszystko ok, to po prostu też na silikon jakiś tam to wsadzimy, żeby było na sztywno w miarę. Chociaż pewnie jak nie będzie na sztywno, też będzie działało. Tutaj jest coś takiego. Może ja wyjmę. O. Tu jest taki chwytak. To, tak jak wam mówiłem, taki archaiczny, dość badziewny sposób, ale ogólnie działa. Dziura, która została tu wywiercona, troszkę zabezpieczyłem farbą te wiercenie. Ja sobie zaraz to z powrotem powkładam. To nie ma żadnego problemu z włożeniem tego tutaj. I będzie ok. Zakleję to jeszcze. Kraniku nie było w zestawie, ale były dwie takie dziury. Czyli takie dwie nakrętki tutaj były, i tu, i tu. Tą nakrętkę wykręciłem i tu wstawiłem
kranik, tak? Kranik kupiony razem z tamtą rurą, nie wiem, za 40 zł gdzieś na jakimś tam, gdzieś tam w internecie. Ta zostaje. Tutaj będzie do spuszczania na jesieni. Musi być trochę więcej wody, ze względu na to, że ten baniak jest bardzo lekki i może być problem z jego stabilnością przy dużych wiatrach. I tak będę jeszcze coś myślał, żeby tu zrobić jakąś opaskę w koło, tak? Żeby opaseczkę zrobić i tam do ściany go jakoś lekko trak umocować, bo nie będzie chyba to super elegancko. Czym wywiercić dziurę? No najlepiej jak macie coś takiego, to jest uniwersalna, to może być do rygipsu, może być do drewna wiercenia otworów, czyli taka, nie wiem jak to się nazywa, nawet mniejsza z tym, wywiertnik. I tylko oczywiście musicie mieć odpowiedni rozmiar do tamtej końcówki, tak, żeby nie zrobić za duże albo za małe i potem kombinować. Ja nie miałem, musiałbym dokupić, bo to jest, mam 40 tam rurkę, musiałem dokupić, to znaczy 40 taka narzynka jak gdyby, otwornica, o, to otwornica jest, tak? Chyba tak. Musiałbym dać 40 zł znowu bez tego urządzonka, tylko to musiałbym ten zdemontować, wkładam to drugie, bo to są wymienne te rzeczy i 4 dychy musiałbym wydać. Więc poszukałem sobie w magazynku swoim, gdzie mam wielki jeden totalny bałagan, no i znalazłem coś takiego. To jest zupełnie jak gdyby nie do tego przeznaczone, ale też zadziałało, wywierciłem. W plastiku nie ma żadnego problemu, to jest do bardzo miękkich takich materiałów, ale się okazało, że w blasze też dziurę wywierciłem. W komplecie miałem jeszcze dużo więcej takich rzeczy, ale tak to leciało. Na chwilkę była potrzebna mi oczywiście żabka, żeby wkręcić tam ten kranik, ale niekoniecznie, można go też ręką dość mocno dokręcić. Tak jak Wam pokazywałem, po wywierceniu taką badziewną jak gdyby otwornicą się udało tutaj, troszkę tam parę razy szarpnęło, ale złapało. Tutaj mam delikatny taki coś, ale nie przeszkadza to w niczym. Tak jak Wam mówiłem, jeżeli poczekam do pierwszego deszczu, jeżeli to zadziała wszystko, to wtedy tutaj damy na silikon, tu damy na silikon, czyli tą rurkę damy też tutaj na silikon, co widać, prawda? Tą sobie później wsadzę, bo ją troszeczkę trudniej się wsadza, ją trzeba tak ponaginać i wtedy ona tam wejdzie, a jedną ręką, no to nie tak za halo, pomogę sobie potem drugą. Tutaj to jest do zaklejenia, bubble tak zwany, obejmę, zrobię, tak jak Wam mówiłem, dla stabilności, żeby to stało. I tyle, no, co tu, więcej nie ma o czym tu opowiadać. Dlaczego taki? No bo nie był drogi, moim zdaniem. Poza tym, no jak Wam mówiłem, też już wodę trzeba trochę szanować, a ta woda z góry jest wodą za darmo. Zawsze trochę się przyda. Oczywiście lepszy byłby Mauser. Mauser to, nie wiem, żeby wiatr mi tam nie przewiewał. Mauser ten taki duży baniak biały, najczęściej biały albo przezroczysty, 1000 litrów ma. Taki on często jest w takich metalowych obudowach. A pokażę Wam tak na szybko. No i tak to wygląda, z tym, że taki Mauser, no trzeba by było gdzieś go troszkę schować jakoś, tak żeby się nie rzucał w oczy, jakoś jeszcze zabudowę zrobić, a ten w zasadzie niczemu nie przeszkadza, no niestety te rurki są tylko w białym albo w czarnym kolorze. Tu dlaczego się machnąłem z tą rurką? No po prostu za krótki się okazał ten przewód. Jak tutaj wsadziłem, to tutaj by musiał, tak brzydko by wyglądało, by był taki naciągnięty i by pewnie co jakiś czas wypadał. Więc tyle w temacie. Zaraz zrobimy próbę wody. Nalejemy od razu troszkę. Nalejemy troszkę wody. Mamy już przewód rozciągnięty. Ja mam takie coś, też marketowa. Ale powiem Wam, że jest fajna. Tutaj to, jeśli by tam ktoś był zainteresowany, to takiego typu coś polecam. Nie jakieś tam badziewie, zielone węże. One są tanie, ale niestety, jak to się mówi, tanie mięso to psy jedzą, albo nie wiem, ktoś. Dobra, więc nalejemy troszkę wody. Nie wiem jak to, tak do tego, nie? Do kraniku, żeby aż się przelało. I zobaczymy, czy to będzie stało. Tak, raczej obejmę trzeba na pewno zrobić, usztywnić ten baniak, bo ten baniak tu stał kilka dni, fakt, że bez wody, ale wystarczyło troszkę większy wiatr i go przewracało, więc tu do kranu będzie jakieś tylko, nie wiem, może z 20 litrów, no może z 30 litrów, więc nie wiem, czy taka ilość wody wystarczy
czy taka ilość wody po prostu wystarczy do tego, żeby ten baniak był stabilny. Raczej przy dużych wiatrach to raczej nie, tak mi się wydaje. Więc lepiej tutaj jakoś pomyśleć, muszę, no, chciał, nie chciał, nie? I coś tam ogarnę to i jakoś domontuję to do ściany. Ten baniak będzie raczej już tutaj stał, blisko pompy, no w niczym nie przeszkadza, nie dotyka do pompy, ma tam jakieś 30-40 cm jest luzu, więc spoko. Zresztą, nie wiem, na jesieni i tak pewnie będzie demontowane to i gdzieś tam chowany ten baniak, bo bez sensu, żeby tu w zimę stał, a pompa w zasadzie w zimę tylko pracuje, w lato to tylko to tyle, co tam wodę trochę podgrzeje, tam raz czy dwa razy dziennie. I tyle. I woda sobie leci. To niech sobie leci. Ja zobaczę tylko tutaj, jak ten działa zamek. Nie wiem, czy on ma być tak, czy ma być tak. Teraz to nam się okaże. Aha, tutaj jest takie badziewie fajne. Aha, czyli tak jest otwarty. Dobra, czyli jak będziemy mieli już do... Zobaczcie, jaki kranik dali. Pierwszy raz takie coś widzę, wiecie? Myślałem, że to jakoś na stałe jest zamontowane, a to wkładana rurka w rurkę. No dobra, ale ma działać niby. No, zobaczymy, jak tam woda leci. Niech sobie leci. Tu zaraz powkładamy to. I trzeba będzie coś tam dalej jeszcze myśleć, jak to ogarnąć. Jak to jest tak otwarte, no to teraz jest otwarte w każdym bądź razie. Dlaczego w ogóle wyżej? No bo wyżej lepiej, jak stoi taka beczka wyżej, bo wtedy wiaderko jakieś tam sobie podstawicie, czy konewkę i możecie wody dobrać, nie? To wiadomo, prosta sprawa. Dobra, no nie wiem, co tu więcej nie ma, co wam chyba pokazywać, no. Najwyżej ja jeszcze chwilkę poczekam, aż przelew się zrobi, to wtedy wam pokażę, czy to działa w ogóle. No i zabieram maszynki i to jest na tyle. Tu powkładam to i czekamy na deszcz. A potem zobaczymy, czy to zda egzamin. Czyli jak będę chciał na jesień zabierać, to nie będę tutaj chyba dawał jednak silikonu żadnego, no bo to by byłoby bez sensu wyrywać to na siłę, a potem, no raczej nie, na pewno nie będzie tu silikonu. Czyli będzie tylko tak włożone i ma to działać. Chyba, żeby coś tam ciekło, to wtedy będziemy myśleli coś innego. I tak to leciało. No i mamy pierwszą wodę. Zobaczymy, czy zamyka. Zamyka. Także na razie działa. Trzymajcie się.